Jako dyrektorka Czeplińskiego Ośrodka Kultury jestem niezwykle dumna, że instytucja, którą reprezentuję, jest operatorem tak wyjątkowego programu o zasięgu wojewódzkim. Jest to program Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Zachodniopomorskie. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim osobom, które w roku 2020 wspierały nas i brały udział w programie. I chciałabym również pogratulować wszystkim realizatorom 12 wyjątkowych inicjatyw. Dziękując za zaufanie, już teraz zapraszam do udziału w projekcie w roku 2021. Bardzo Młoda Kultura to program, który w istocie rzeczy skierowany jest do dwóch sektorów: kultury i oświaty. Dzięki temu nauczyciele i animatorzy proponują dzieciom i młodzieży różnorodne inicjatywy. Inicjatywy te rozwijają u młodzieży, u dzieci kreatywność, innowacyjność, ale także kształtują umiejętności społeczne. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą nawiązywać lepsze relacje pracy w grupie, lepsze relacje z rówieśnikami, a także w swoich rodzinach. Koordynując projekt Bardzo Młoda Kultura, miałem okazję spotkać fantastycznych ludzi, zaangażowanych, ludzi z pasją, ludzi, którzy potrafią marzenia swoje, ale nie tylko swoje, także swoich podopiecznych realizować. Dzięki temu powstało szereg świetnych inicjatyw i chciałbym za to serdecznie podziękować. Bardzo Młoda Kultura w 2020 roku pomimo pandemii odbyła się. To 5 szkoleń internetowych, które zorganizowaliśmy w odpowiedzi na Wasze potrzeby. Bardzo szybko zareagowaliśmy na to, co dzieje się w kraju. Dlatego mogliście skorzystać ze szkolenia z najlepszymi prowadzącymi, którzy online opowiedzieli Wam o fotografii, poprowadzili szkolenie dotyczące tego, jak kontaktować się z ludźmi właśnie przez internet, a także jak kontaktować się z małymi, z dużymi, z rodzinami, jak mówić do dzieciaków i jak poradzić sobie ze stanem emocjonalnym swoim w tym trudnym czasie. 2 szkolenia narzędziowe odbyły się w gminie Złocieniec i w gminie Mirosławiec dotyczące dot paintingu i sznurkowego świata, świata motanek, gdzie ludzie pracujący najbliżej małych środowisk mogli nauczyć się nowych technik, aby zachęcić do pracy dzieci, młodzież oraz środowiska właśnie z najmniejszych ośrodków. Najważniejszym chyba szkoleniem i spotkaniem sieciującym było w tym roku spotkanie w Czaplinku, 3-dniowa letnia akademia edukacji kulturowej pod tytułem Od nowa, od nowa. Chyba myśleliśmy, że pandemia faktycznie jest w odwrocie, ale spotkaliśmy się tutaj po to, żeby rozmawiać o tym, jak animować społeczność lokalną, czym jest edukacja kulturowa, jak, w jaki sposób badać potrzeby i robić diagnozę społeczną, ale również spotkaliśmy się z młodymi ludźmi, którzy powiedzieli, w jaki sposób wygląda świat ich oczami. Drugim ważnym celem BM-ki jest oczywiście konkurs regrettingowy. W tym roku pojawiło się aż 20 wniosków na fantastyczne inicjatywy. Niestety mogliśmy wybrać tylko 12 i tych 12 inicjatyw wyglądało w ten sposób. Piramida marzeń. Uczestnikami inicjatywy była 12-osobowa grupa uczniów zespołu szkół w Świerczynie w wieku od 12 do 15 lat. Młodzi ludzie w czerwcu po przymusowej izolacji z mieszanką różnych emocji i ograniczających zachowań odpowiedzieli na zaproszenie realizatorów i podjęli nowe dla nich wyzwania. The Show Must Go On, dzięki temu, że był od początku do końca realizowany przez młodzież i że był to projekt nie tylko dla młodzieży, ale stworzony przez młodzież, przyczynił się do rozwoju kompetencji społecznych i kreatywnych młodych ludzi. Akcja Animacja, twórcze spotkania i złocienieckie wyzwania. To projekt, który odbył się w świetlicach wiejskich w Bobrowie, Chlebowie, Cieszynie, Darskowie, Kosobudach, Lubieszewie i moglibyśmy jeszcze wymieniać dalej. Najważniejszym celem tej inicjatywy było wspieranie i rozwijanie kreatywności twórczej dzieci i młodzieży, funkcji poznawczych, postrzegania, koncentracji, myślenia i abstrahowania. Celem inicjatywy była również integracja i rozwijanie umiejętności współpracy. A może poruszymy Pyrzycę? To projekt, którego celem było przede wszystkim zrobienie filmu o Pyrzycach. Młodzi ludzie poznali historię miasta, spotkali się z osobami, które
znają tę historię i im bardzo dobrze ją opowiedziały. Uczestniczycy wymyślili scenariusz, który następnie zapisali za pomocą storyboardów, później stworzyli scenografię, wybrali rekwizyty, a następnie sami stworzyli film o swoim mieście. Miniatura i architektura to projekt, który odbył się w Karsku pod Nowogródkiem Pomorskim. Zajęcia integracyjne, a następnie wycieczki po gminie z fotografem i profesjonalistą spowodowały, że dzieci stworzyły piękne makiety 8 zabytków, które są w gminie. Finał projektu odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wówczas to spacer obywatelski po zabytkach Karska i wystawa fotografii oraz makiet zamieniła się w piękny dzień integrujący społeczność lokalną. Kultura sąsiada. Projekt odbył się w rodzinnym domu dziecka. Jego celem było zwiększenie wiedzy na temat Ukrainy, sąsiadów, którzy są Ukraińcami, języka ukraińskiego, a także wymiana kulturowa pomiędzy młodzieżą i sąsiadami z Ukrainy. Dzieciaki nauczyły się nieco mówić po ukraińsku, ale również świetnie bawiły się podczas zabaw integracyjnych i wspólnych posiłków. Młodzi tropiciele pomników przyrody. Celem inicjatywy było rozbudzenie ciekawości poznawczej młodzieży, wzmacnianie tożsamości narodowej i przynależności regionalnej poprzez poznawanie historii okolicy i ukazywanie piękna najbliższej przyrody. Dzieciaki opracowały mapę pomników przyrody i oznaczyły je na interaktywnej mapie. Stworzyły album z pomnikami przyrody występującymi w ich okolicy. Czuj to! To projekt, który odbył się w Czaplineckim Ośrodku Kultury. Młodzi aktorzy opowiadali o swoich emocjach, zamknięciu w czasie pandemii, szkole, a także problemach w domu, jak również o relacjach między rówieśnikami. Stworzyły spektakl teatralny na podstawie własnych przeżyć i własnych doświadczeń. Mówiły o emocjach, o tym, co jest w nich bardzo głęboko ukryte. Wzruszeniom i brawom nie było końca. Sztuka natury to inicjatywa, która odbyła się w Szczecinie. Jej głównym celem był fizyczny kontakt z przyrodą i sztuką, odkrycie ich terapeutycznego działania, przybliżenie młodzieży całego procesu twórczego od inspiracji poprzez pozyskiwanie materiału, wykonanie, ekspozycję i dokumentację. Bardzo ważnym aspektem tego działania był kontakt młodzieży z praktykującym artystą i nawiązanie z nim bezpośredniej relacji, dzięki czemu powstały wspaniałe prace. Regenwalde dawniej, Resko dziś. Celem tej inicjatywy była integracja grup uczniowskich z liceum i szkoły podstawowej w Resku. Wzbudzenie przy tym ciekawości poznania, jednocześnie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności oraz współpracy. Poznanie historii miasta Reska, zebranie jak największej ilości zdjęć, pocztówek i uporządkowanie w taki sposób, aby w przyszłości mogły stać się doskonałym materiałem na naukową publikację. Ważnym celem było przekonanie mieszkańców o potrzebie powstania stałej kolekcji między innymi z zebranych pocztówek, a następnie powołanie Muzeum Ziemi Reskiej w Resku. Jacy jesteśmy? Niezwykła inicjatywa, której uczestnikami były dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, polegała na warsztatach fotograficznych. Po warsztatach fotograficznych dzieciaki robiły sobie nawzajem zdjęcia, aby pokazać, jakie są wspaniałe. Projekt zakończył się wydaniem fotoksiążki oraz prezentacją multimedialną. Wernisaż odbędzie się po zdjęciu obostrzeń ze względu na COVID. Alternatywna lekcja sztuki. Projekt polegał na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników, takich jak wiara w siebie, w swoją sprawczość, umiejętność współpracy, umiejętność dyskutowania, wyrażania swojego zdania, swoich potrzeb, rozumienia emocji, swoich i innych. Celem projektu było również kształtowanie przyszłych odbiorców kultury oraz artystów poprzez danie im narzędzi do odbioru sztuki, jej analizy i interpretacji, a także tworzenia własnych artystycznych wypowiedzi, a co za tym idzie, rozumienia biegu dziejów, swojego miejsca we współczesności oraz szacunku dla spuścizny kulturowej świata.